Zapraszamy wszystkich w rodzinie French Touch, bo jesteśmy w tym projekcie w rodzinie French Touch i w tym roku mamy 10 lat. Mamy 10 lat, tak? No wiem, że trochę na więcej wyglądam, ale mamy nasze 10 lat i dla nas to jest taki wielki, to jest coś wielkiego. Jak się urodził ten projekt 10 lat temu, potem to Sylwii was wszystko tłumaczy, bo ja nie byłem. Jestem obecny w French Touch z moim wspólnikiem Grzegorz Krychowiak dopiero od roku czasu. Kilka słów, co to jest French Touch? To nie jest tylko gala, ale też są inne tak zwane filary. Ale przede wszystkim French Touch to jest nowy tak zwany business model. To jest nowy sposób, żeby przybliżać krajów. I ta inicjatywa French Touch się urodziła w Polsce. Nie w innym kraju. French Touch jest tylko w Polsce. I tak się urodziło 10 lat temu. I to jest bardzo ciekawe. I to jest tyle ciekawe, że nawet dwa tygodnie po naszej gali jest teraz French Touch w Czechach. Tak? I mamy jeszcze 8 krajów, gdzie French Touch będzie wdrożone. I French Touch to jest magnet, że poprzez pryzmat kultura po prostu ludzie się przybliżają. Robią, się poznają. Robią biznes też, tak? I to jest tak jakby ten nowy model, tak zwany soft power, tak? Więc te trzy filary są takie. Mamy wydarzenia, mamy piękne wydarzenia, które będzie 3 października, to Sylwii was powie bardziej, co to będzie. Tylko, że ja bardzo lubię liczba, wiem, nie są nawicani, ale od 10 lat gościliśmy ponad 20 tysięcy osób wypływ z biznesu w ramach naszych wydarzeń. To jest po prostu bardzo dużo. Jeżeli chodzi o komunikację, wartość medialna co roku przekracza 90 milionów złotych. To jest dużo. I akcje handlowe od samego początku przekraczaliśmy 600 milionów złotych obrotu zrobionych przez naszych partnerów z naszymi akcjami handlowymi. Więc French Touch to jest po prostu ta całość. Z panem ambasadorem wtedy, pana Pierre Buller, gdzie rozmawialiśmy o tym, przekazaliśmy mu taki pomysł, żeby zrobić wydarzenie, które będzie nie tylko promocją produktów, usług, kultury francuskiej, ale również takim wydarzeniem, gdzie będziemy celebrować tą przyjaźń między Francją a Polską. I wtedy pan ambasador powiedział, że jak najbardziej od razu nas wsparł, bo oba kraje nigdy ze sobą nie prowadziły wojny, Francja i Polska. Więc dlaczego, bo często jest tak, że celebrujemy jakby wojny, celebrujemy w sensie smutne są to wydarzenia w tym sensie, ale chcemy celebrować coś pozytywnego, czyli oba kraje, Francja i Polska, że przyjaźnią, bo ze sobą nigdy nie prowadziła wojny. I ta idea powstała, i ta idea zostaje, i o tym non-stop to podkreślamy. Na naszej gali też to podkreślamy, tworząc wyjątkowe duety. W tym roku gala będzie wyjątkowa, bo wszyscy artyści mają duety. I będą duety francusko-polskie, naprawdę. Margaret będzie miała wyjątkowy duet też. Więc naprawdę ta przyjaźń zawsze jest we wszystkich naszych wydarzeniach. No i ta idea właśnie tej przyjaźni jest na tyle pozytywna, że Teatr Wielki od razu powiedział, że chce gościć naszą galę u siebie. Bo wtedy, jak rozmawialiśmy z panem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego, pan Dąbrowski powiedział, że od razu chce zeprzeć to wydarzenie. I powiedzieliśmy panu Dąbrowskiemu wtedy, panu dyrektorowi, że że gala nie może być w innym miejscu niż w Teatrze Wielkim, gdzie jest Teatr Wielki przy ulicy Moliera. Więc to musi być w Teatrze Wielkim i od 10 lat ze sobą współpracujemy i od 10 lat właśnie robimy galę w tym miejscu. To nasza gala, która na żywo odbędzie się 3 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. 1800 gości biznesu, administracji publicznej oraz show biznesu. No i oczywiście dziennikarze są obecni na naszej gali. Gala się składa z 3 elementów. Show, after party i opera club. Show będzie w telewizji 15 listopada o godzinie 22.10 w telewizji Polsat. Jest to piątek. I
tutaj Państwu przedstawiamy jakby całą listę naszych artystów. Więc tutaj pierwsza wielka artystka, która jest z nami, Margaret. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. Tak jak wspomniała Margaret, będzie miała wyjątkowy duet. Nie będę zdradzała z kim. Jest to niespodzianka. Proszę oglądać galę. Wiemy, że jedzenie łączy przez żołądek do serca. Tego celebrowanie jest dla nas Francuzów bardzo ważne, a również w Polsce to się wszystko bardzo też szybko rozwija. Coraz więcej restauracji, coraz więcej ludzi wychodzą do restauracji, chcą po prostu próbować tego jedzenia, chcą spędzić tego czasu razem. I właśnie te elementy chcemy pokazywać w tym filmie, chcemy pokazywać również w całej kampanii French Touch. I mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli też na tym galę i generalnie jakby cały czas w trakcie tego kampanii French Touch po prostu poczuć tego smaku, tego sposób wyśladowanie, celebrowanie i powtórzyć u siebie w domu. To jest takie hasło, które powinno gdzieś tam wybrzmieć w tym samym kampanii, to celebrowanie, to pokazywanie tego francuskiego jedzenia, aperitif, który również jest takim ciekawym sportem narodowym we Francji i przede wszystkim też pokazywać inspirację, gotowanie, krótkie danie, żeby pokazać Wam, że francuska kuchnia nie jest skomplikowana. Nie składa się tylko i wyłącznie z żabiełka i ślimaki. Bo jestem przekonany, że wy na co dzień również nie jedzie ciarnina lub pierogów. Więc jakby to też jest to, żeby trochę uprościć tej kuchni francuskiej i jakby ją zwężyć właśnie takimi krótkimi odcinkami, które będą emitowane na YouTubie, po to, żeby inspirować i jakby pokazać właśnie, że ta kuchnia francuska możecie powtórzyć u siebie w domu z dostępnymi produktami właśnie poprzez kampanii w Biedronce. I te produkty francuskie, które właśnie są łatwo dostępne i właśnie mówię, z kilkoma składnikami zrobić coś, co będzie przyjemnie dla oka, będzie smaczne i będziemy mogli się podzielić z waszymi najbliższymi. Okej. Okay. No i jest rzeczywiście ważne, bo ty jesteś ambasadorem. Właśnie w tym roku. I twoja misja, bo to jest misja też, tak? Żeby po prostu demokratyzować ta kuchnię francuska, bo ta kuchnia francuska, ci sobie myślą, że do knajpy, to jest taka kuchnia, taka nosek do góry, to jest ekskluzywne, drogo, skomplikowane, bla bla, i tak dalej. Tak wcale nie jest. No, wiadomo, że najsłynniejsze szefów kuchenne są generalnie francuskimi, tak? Ale też mamy kuchnię tak zwane bardzo łatwo do zrobienia, bardzo smaczna i bardzo prosta, tak? Więc jest też twoja misja, żeby zmienić ten wizerunek tej francuskiej. Yeah. Tak? Jak mówimy French Touch, taki magnezm między naszymi dwoma krajami, pokazujemy dużo rzeczy z Francji tutaj na terytorium Polski, tak? I teraz tak, French Touch to jest FT i marzyliśmy razem właśnie rozmawiając o Grzegorzem, że może kiedyś one day będzie PT. Tak? Właśnie. Tak, więc nie możemy na ten temat więcej powiedzieć, ale PT to jest oczywiście, jak Margaret już zgadywała, to Polish Touch, bo Polska ma bardzo dużo talentów do pokazania, tak? Jesteśmy tutaj mocno obecni i właśnie nasze takie wspólna historia, bo jesteśmy tu i z powrotem, tak jakby to może byśmy coś też logiczne zrobili z drugą stronę we Francji, czyli polityczne eksponowanie talentów, bo tak jesteśmy przekonani, że to by działało. Tak? I tak jak wcześniej Eryk powiedziałeś, jest wiele rzeczy, które chcemy również wprowadzić w przyszłym roku. Event sportowy również iść w drugim kierunku, więc możliwości są bardzo duże. Będziemy na tym ciężko pracować, żeby to zrealizować, ale mamy zespół, mamy wszystko, żeby sponsorów, partnerów. Też teraz jestem bezrobotny, więc będę mógł częściej wpadać i pomagać zespołowi.